Carlos Peña dla seniorskiej reprezentacji Meksyku rozegrał 19 spotkań, w których zdobył 2 gole. Ponadto miał również okazję wystąpić na Mistrzostwach Świata w roku 2014. Dziś występuje w GKS-ie Tychy, na drugim szczeblu rozgrywek piłkarskich w Polsce. Początkowo nie był chętny na udzielenie wywiadu. Ponoć spora liczba meksykańskich mediów, czy to z telewizji, czy to z gazet, próbuje się z nim spotkać. Wszystkim odmawia. Dla nas zrobił jednak wyjątek. Historia Carlosa Peñi przypomina życiorys wielu innych piłkarzy wywodzących się z Ameryki Łacińskiej, dla których piłka nożna jest jedyną szansą na poprawienie sytuacji materialnej swojej rodziny. W tym przypadku ciężka praca i treningi w pocie czoła przyniosły pozytywne efekty. Carlos Peña nie tylko został reprezentantem swojego kraju, ale i wystąpił na Mistrzostwach Świata. Bueno, muy contento. Muy contento. Yo creo que es lo que uno hace... Sale desde niño de su casa para cumplir tus sueños, como es jugar una Copa del Mundo, jugar en Europa, jugar en un estadio lleno, meter un gol y bueno, rompí, ¿cómo se puede decir? Una meta que tenía trazada de niño. No, fue una emoción inexplicable, fue una sensación de estar ahí en la cancha por... cumpliendo el sueño que tuve de niño y es una sensación que te enchina la piel y siente uno mucha satisfacción. Niedługo po mistrzostwach Peña trafił do Chivas Guadalajara, klubu, w którym przed laty występowały takie gwiazdy jak Javier Chicharito Hernández czy Carlos Vela. Wcześniej grał dla klubu León, z którym dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Meksyku. Niestety w pewnym momencie Peña przestał rozgrywać mecze na miarę swojego talentu. Y no lo sé, yo creo que todos los futbolistas tenemos altibajos. Yo creo que los únicos que se han mantenido a buen nivel han sido Cristiano Ronaldo y Messi después de tantos años que llegan a buen nivel. Son los únicos dos, porque ahí en fuera todos hemos tenido altibajos y bueno, así pasa. Pero estoy tranquilo, con la mentalidad bien. Estoy haciendo bien las cosas para volver a mi nivel lo más pronto posible. Carlos Peña to temperamentny człowiek, niestety również magnes na kłopoty. Jednym z powodów, przez który rezygnowały z niego kolejne kluby, była jego skłonność do imprezowania. Przykładowo, podczas pobytu w Cruz Azul przyłapano go na sikaniu do hotelowej fontanny pod wpływem alkoholu. Tego typu problemy są już jednak na szczęście za Carlosem Peñą. Pobyt w GKS-ie Tychy to dla niego czas metamorfozy. Ma 29 lat, więc powrót do pełni jego możliwości wcale nie jest wykluczony. GKS Tychy jest drugim europejskim zespołem, z którym Carlos podpisał kontrakt. Pierwszym była ekipa Rangers FC, gdzie minął się ze Stevenem Gerrardem, który teraz pracuje tam w roli trenera. Tychy to odpowiednie miejsce dla Carlosa Peñi, w którym może się odbudować. Panujący tu spokój pozwala skoncentrować się na treningach. Bueno, es una ciudad muy tranquila, está muy a gusto, se puede andar en la calle caminando, que a veces en México no se puede caminar y aquí, bueno, estoy contento, estoy feliz de haber llegado acá con las personas que llegué y bueno, esperamos estar unos buenos años por acá. Bueno, ahorita mi mente y mi sentir es estar aquí en GKS Tychy, estar cumpliendo los objetivos que me he plantado. Ya el tiempo lo dirá, el futuro solamente Dios lo sabe. Uno queda a hacer bien las cosas aquí con el equipo. Es mi trabajo, es lo que me apasiona de toda la vida y bueno, ahorita mi mente es nomás estar aquí en GKS Tychy. Na dziś to już wszystko. Na koniec chciałbym Was zaprosić na mój film, który ukazał się na kanale Zawód Typer, w którym to opowiadam historię klubu Dnipro-Dniepropietrowsk, który w roku 2015 grał w finale Ligi Europy, a później poprzez kryzys stracił status drużyny zawodowej. Zapraszam Was na ten film, no i do zobaczenia.